wszystkim pozostałym wyjaśnię, iż Marlena Zimna była największym wysoskologiem w Polsce. Osoba, która całkowicie oddała się temu, aby osoba i twórczość Włodzimierza Wysockiego była rozpowszechniana i znana u nas w kraju. To ona założyła drugie muzeum na świecie poza Rosją Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie, u nas w Polsce. Jest tam kilkaset eksponatów Włodzimierza Wysockiego. Odeszła od nas, jak Marek tutaj ogłosił, w ubiegłym roku. Graliśmy z projektem Wolodia, byliśmy zaproszeni do Koszalina na koncert pamięci Marleny Zimnej. I tam została zainicjowana akcja zbierania pieniążków na pomnik, nagrobek dla Marleny Zimnej, ponieważ nikt nie pozostał z rodziny, aby tym mógł się zająć. Rok wcześniej zmarła jej mama. W związku z tym ogromna prośba. Proszono nas bardzo, bardzo gorąco, aby każdy, kto komu jest bliski Wysocki i dla Marleny Zimnej, aby ten grób w Koszalinie naprawdę prezentował się tak, jak należy, bo jest w opłakanym stanie. To nie chodzi o to, żeby to był jakiś wielki, wspaniały pomnik, bo tych pomników mamy pewnie już dość i będziemy mieli ich coraz więcej. Natomiast tu chodzi o choćby kamień. Piękny kamień, który mógłby upamiętnić, można tak rzec, tę wielką miłość. Nigdy niespełnionych kochanków, ale jakże wspaniałych ludzi. Więc jeśli chcecie się